Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie i witam was w powrotnej serii FPS-ów. Czym są FPS-y? Jak zapewne wiecie, jest to Fortnite przed szkołą albo Fortnite po szkole. Dzisiaj wygląda na to, że jest to Fortnite po szkole. Słuchajcie, w tym filmie mam dla was do przekazania bardzo złą wiadomość oraz bardzo dobre wiadomości, ponieważ mamy masę rzeczy, które są nowe, o których wiemy. Mamy nowy trailer, jeśli chodzi o Halloween, no ale samo Halloween zostaje przeniesione. Zaraz o tym wszystkim pogadamy i widzowie, zacznijmy od najważniejszej rzeczy, czyli od trailera. Ale widzowie, zanim odpalę ten trailer, bardzo was proszę o to, że jeśli lubicie takie odcinki FPS-owe, tak jak to było lata wstecz, koniecznie, ale to koniecznie dajcie mi znaka łapką w górę. Im więcej łapek w górę będzie, tym więcej takich odcinków się pojawi. No i subskrybujcie ten kanał, ponieważ jest to kanał Rafa2, więc na pewno go nie subskrybujecie, zasubskrybujcie go dzwonkiem. I na koniec tego filmu będzie mega ważne ogłoszenie, więc oglądajcie do samego końca. Jak możecie teraz zobaczyć pode mną, okazuje się, że platforma PlayStation, no tutaj troszkę strollowała i wydała coś za szybko. Jest to oczywiście z przecieków, więc być może to już zostało usunięte, ponieważ no samo Halloween no dzisiaj się nie wydarzy, ale przejdźmy do tego, co mamy pokazane właśnie tutaj i omówmy sobie to wszystko. Słuchajcie, mamy tutaj masę rzeczy, oglądajcie, a zaraz po kolei wszystko przejdziemy i pokażę wam nowe rzeczy. Po pierwsze, no zobaczcie, no sami zobaczcie, no co ja wam będę mówił. Sami zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy piłę, mamy, w ogóle mamy, ej, mamy jakąś nową lokację ze stodołą. To jest dobre pytanie, czy będzie coś nowego gdzieś. Mamy tutaj, no sami zobaczcie, ile tutaj jest naprawdę dużych zmian. Ile jest nowych skinów, ile jest kolaboracji, którą na przykład tutaj widzicie. No wygląda to świetnie. No i oczywiście Billy, słuchajcie, no ten rower, zaraz zobaczycie, jak on tutaj będzie działać. No, ale powiedzcie co, ja wam na razie nie pokazuję, co jest nowego. Zaraz sobie to wszystko omówimy. Ogólnie wygląda to wszystko świetnie. Wydaje mi się, że to mogą być, że to może być najlepsze wydarzenie Fortnite'owo-Halloween'owe, jakie do tej pory mieliśmy. Okazuje się, że jest to jeszcze nie wszystko, ponieważ tutaj mamy pokazane dwa skiny w nawiązaniu właśnie do Venoma. I też macie pokazane, skąd jest ten leak, skąd jest ten przeciek, czyli od PlayStation. I teraz tak, widzowie, omówimy sobie wszystkie rzeczy, które były widoczne na trailerze, wszystkie rzeczy, które nadchodzą w tym Halloween, więc rozsiądźcie się. Przejdziemy najpierw do tych bardzo dobrych rzeczy, czyli do tego, co wiemy. Jak widzieliście po trailerze, mamy bardzo dużo rzeczy, które będą dodane, ale okazuje się, że jest to nie wszystko, ponieważ mamy naprawdę bardzo dużo przecieków i mamy tutaj coś więcej. Słuchajcie, po tym tweecie od Hypexa możemy tutaj wnioskować to, że cała woda na zaświatach, czyli ta, która daje nam czaszki, która jest zielona, zamieni się w czerwoną wodę i będzie to prawdopodobnie lokacja tego nowego skina, który ma wejść. Będziemy mieli skina Mephisto i prawdopodobnie tam będzie być może albo jakiś boss, albo NPC. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale to jest pierwsza dodatkowa rzecz, o której wiemy. Drugą dodatkową rzeczą jest to, że dostaniemy strachy, w sensie te strachy, które są na ptaki ogólnie tam, wiecie, na farmach i tak dalej, że w te strachy będziemy mogli wskoczyć do środka, czyli będzie to działało dokładnie tak, jak działało to na przykład z kopą siana, w sensie do której możemy wskoczyć, ukrycie, i tak samo ma to wyglądać właśnie tutaj, także coś takiego zostanie dodane. Przejdźmy dalej. Jak po trailerze mogliście zobaczyć, mamy kilka nowych przedmiotów, a pierwszym z tych przedmiotów jest piła. Słuchajcie, w końcu dostajemy piłę do gry i co ciekawe, ta piła będzie działała w ten sposób, że będziemy mogli, wiecie, kogoś zaatakować, tak powiem, ale będziemy mogli również na niej jeździć, jak było widać właśnie na trailerze. Także to są kolejne dobre wiadomości, ale zaraz to, jak mówię, przejdziemy do tych złych i no, powiem wam szczerze, że mnie to trochę zdziwiło. Następnie, o czym wiemy, to wiemy o paczce muzycznej, że dostaniemy paczkę muzyczną, ale to raczej dostaniemy co roku po prostu. I co do tej paczki, coś takiego mamy dostać, właśnie paczkę muzyczną, także no tutaj taki mały niusik. Teraz można powiedzieć, że lekko cofamy się, ponieważ cofnijmy się do skinów z kolaboracji. Słuchajcie, mamy tutaj dwa przekozackie skiny, które mają być zaraz po update'cie, w sensie update wejdzie, będziemy mogli wejść do gry i od razu będziemy mogli zakupić te skiny, co ciekawe. I takie skiny jutro będziecie mogli u mnie zgarnąć, więc zaznaczajcie dzwonek na tym kanale, żeby tego nie pominąć. No i tutaj mamy dwa pierwsze skiny, mega fajne, ta dynia będzie świetna. Następnie, co tutaj jest, to jest taka zbiorcza informacja, co zostanie dodane właśnie w aktualizacji i przejdziemy sobie tutaj po kolei teraz. Hypex 10 października, czyli wczoraj, opublikował, co jego zdaniem się pojawi i mamy tak, masę skinów,
skinów, masę kolaboracji. O tym zaraz będziemy rozmawiać. Druga sprawa jest taka, że dostaniemy zmiany na mapie. Mamy dostać 6 nowych miejscówek i wygląda na to, że będą to miejscówki, na przykład Hades oraz Olimp, Góra Olimp, w sensie tam na dole, i dostaniemy pewnie może jakieś 4 stodoły. Tak bym to obstawiał, ale co się wydarzy, nie wiadomo. Następnie mamy kolaborację i mamy tutaj kolaborację z Disneyem, mamy skina Mephisto, Marshmallow, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, jeśli źle wymawiam, to przepraszam. Ogólnie jest tego sporo, ale jeśli chodzi o przedmioty, które zostaną dodane, to tak, mamy nowy mityczny rower Sava, który jutro oczywiście przetestujemy na głównym kanale. Mamy powrót miotły, Pumpkin Launcher. Co ciekawe, na mapie, która jest w opisie w drugiej linijce, już możecie pograć na przykład wyrzutnią rakietową, więc wejdźcie sobie na tą mapkę dzisiaj i pograjcie na niej, są to Zone Warsy, więc zapraszam. Tam jest halloweenowa aktualizacja. No Epic tutaj nam dzisiaj nie daje tej aktualizacji, więc na razie możecie wbijać na tą mapę po prostu. Shotgun, który powraca, jakieś cukierki i więcej. Okazuje się, że w grze mamy już Battle Busa, który jest gotowy na odświeżenie. Jak widzicie, no jest on trochę brudny, wypompowane koło i coś takiego podobne już stoi na wyspie startowej. I taki bus już jutro, miał być dzisiaj, ale już jutro będziemy mogli sobie nim polatać po prostu, więc no zobaczymy. Następnie mega fajny skinek i tutaj jest nawiązanie do Lego. Jeśli chyba będziemy mieli karnet Lego, będziemy mogli odblokować takiego skina w Fortnite, ale nie wiem, czy to będzie również w sklepie jako sam skin, ale wydaje mi się, że może być to tak zrobione, że nie. Mega kozacki skin, on nawiązuje trochę do tego, co mieliśmy kiedyś. Pamiętacie, mieliśmy takie rękawice i przez to widzieliśmy przeciwników i taka nam się właśnie, takie coś nam się zakładało na głowę. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale coś takiego. To był bodajże ten grzybowy sezon, w sensie ten grzybowy rozdział. Tam, gdzie mieliśmy te niebieskie grzyby, było to drzewo. Nie pamiętam, który to już był rozdział, tak szczerze. Powiedziałem o karnecie Lego, więc jeszcze przypomnę, bo no właśnie, widzowie, nie dość, że będzie skinek, to będzie cały karnecik Lego i w tym karnecie będą rzeczy do odblokowania te Lego. Jeśli byście chcieli, żebym nagrał podsumowanie Lego, ogólnie jeśli chcielibyście, żebym nagrał na jutro odcinek, bo być może więcej będzie informacji, wstawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu: Rafa, nagrywaj FPS-y, bo to jest najlepsza seria. Jeśli tak będzie, tak zrobię. Zbiorczy tweet, który już miałem wcześniej przygotowany, zanim pojawił się trailer. Mamy tutaj informację, słuchajcie, o evencie, że w tej aktualizacji po prostu dostaniemy pierwsze, no w sumie pierwsze i ostatnie, bo to jest ostatni update, że te informacje zostaną nam ukazane, co się wydarzy dalej, w sensie jeśli chodzi o event na koniec sezonu, bo taki event również ma się wydarzyć. Teraz wróćmy sobie do traileru i co tam mogliśmy zobaczyć. No oczywiście mogliśmy zobaczyć skiny w nawiązaniu do Venoma. Fajnie by było, jakby ta mityczna moc Venoma wyciągania kogoś, wiecie, pamiętacie jak to, być może graliście wtedy, ale mieliśmy tą moc, to była najlepsza moc, bo mogliśmy kogoś z boksa wyciągnąć i przyciągnąć do siebie. Następnie na trailerze mogliśmy zobaczyć pociąg, zmieniony pociąg, pociąg halloweenowy. Mam nadzieję, że będzie on, nie wiem, jeździł 2 razy szybciej, to by było kozackie, ale jak to będzie działać, być może to jest tylko grafika i to wszystko. Na trailerze mogliśmy jeszcze zobaczyć właśnie nowe lokacje, o których wcześniej mówiłem, skiny, i tu omówimy sobie skiny z Disneya. Słuchajcie, to co teraz widzicie, to wszystko ma trafić do gry po aktualizacji, w sensie w kolejnych dniach po aktualizacji. Jedne z najlepszych skinów, jeśli tak to będzie wyglądać i Epic będzie nam wprowadzał skiny Disneyowe, to to będzie to coś niesamowitego. I tutaj jeszcze jako mały bonus mamy pokazaną emotkę, która nadchodzi. Jest tu taki garb, w którym będziemy siedzieć i być może to będzie jakaś taka emotka, dzięki której będziemy mogli przechodzić, ale wątpię, nie wiem, czy tak będzie do końca. I tak, widzowie, no na początek nie chciałem wam psuć humoru, że tak powiem, czyli pokazałem wam wszystkie rzeczy, które nadchodzą, wszystkie pozytywne rzeczy. A teraz przejdźmy do tej najbardziej negatywnej rzeczy, czyli odwołanie dzisiaj Halloween i przeniesienie na jutro, czyli na sobotę rano. Okazuje się, że aktualizacja będzie właśnie jutro, w sobotę o godzinie 8:00. Pewnie serwery zostaną wyłączone 7:30, więc być może będę miał stream i możecie wpadać do mnie na streama. Jeśli nie, to zrobię wam zbiorcze podsumowanie tego wszystkiego, co będzie się działo. Zostawiajcie łapy. I mówiłem jeszcze o jednym bardzo ważnym ogłoszeniu. Słuchajcie, w pierwszej linijce w opisie znajduje się mój kanał oraz kanał Eweliny. Okazuje się, że po bardzo długim czasie wracamy z Ewelą do nagrywania i co ciekawe, nie będzie to Fortnite, więc ja was zapraszam tam na dół. Zasubskrybujcie oczywiście kanał z dzwonkiem. No i co, wbijajcie na te filmy, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał i do następnego, do jutra, cześć!